inwestycja związana z budową mostu w Borusowej, który połączy województwo opolskie z województwem świętokrzyskim, rozpoczęła się wiosną 2019 roku i aktualnie zmierza już do końca. Planujemy zakończenie prac w listopadzie i planujemy, że przed końcem roku otrzymamy wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie, co pozwoli na oddanie mostu, całej inwestycji dla kierowców, pieszych, rowerzystów. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, pomimo w trakcie trwania inwestycji, pomimo tego, że wystąpiły problemy, które mogłyby to opóźnić, nie doszło do tego. Przypomnijmy, te prace odbywały się podczas trwającej pandemii. Wcześniej, w poprzednim roku, mieliśmy też podniesiony stan Wisły. Na szczęście wszelkie działania we współpracy z wykonawcą pozwoliły na to, że termin wydaje się być na tą chwilę niezagrożony. Most był wykonywany technologią nasuwaną. W ostatnich miesiącach został wykonany zwornik pomiędzy dwiema stronami mostu, które dochodziły zarówno z województwa świętokrzyskiego, jak i małopolskiego. Ten etap prac został zakończony. W tej chwili konstrukcja mostu jest połączona. Trwają tam prace wykończeniowe związane z położeniem nawierzchni, chodników, oświetlenia. Inwestycja związana z budową mostu jest prowadzona przez województwo opolskie. To województwo opolskie jest tutaj inwestorem. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Intercor z Zawiercia. Wartość całego projektu to ponad 53 miliony złotych. 27 milionów złotych przekazało województwo opolskie. Dofinansowanie po stronie województwa opolskiego ze środków Unii Europejskiej to 23,5 miliona złotych. Czekamy do listopada, w grudniu odbiór. Na Sylwestra jesteśmy umówieni z wykonawcą, że droga będzie już przejezdna i wtedy możemy ruszać do stolicy.